Hej, witajcie na moim kanale. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji. Nie lubię tego gadać, ale chyba muszę czasami o tym też przypominać, że warto jest, jeśli ten materiał Wam się podoba, zostawić kciuk w górę, jak również warto jest zasubskrybować i wspierać swoich twórców, nie tylko mnie, każdego. Dobra, słuchajcie, dzisiaj przybywam do Was z tematem, o który Wy mnie prosiliście na Instagramie. Jeśli jeszcze Ci nie ma na moim Instagramie, to dołącz do mnie, ponieważ tam często to Wy decydujecie o tym, jakie materiały pojawiają się też tutaj. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie dołączysz. Oczywiście wszystkie linki odnośnie Instagrama znajdziecie na dole pod tym filmem i do wszystkich moich portali społecznościowych, na których się udzielam. Dzisiejszy temat to AliExpress, ponieważ 11.11. jest to święto wyprzedażowe AliExpress, święto rabatowe. Ja w tym roku nie przychodzę do Was z współpracą z AliExpress i nie mam dla Was niestety kodu żadnego rabatowego. Nawet nie wiem do końca, na czym będzie tak do końca polegać. Wiem, że będzie dosyć spore rabatowe na AliExpress, bo szukałam informacji, ale niestety nie znalazłam niczego prócz, nie znalazłam nic prócz tego, że jest święto. W zeszłym roku pamiętam było to tak, że dla nowo zarejestrowanych użytkowników na AliExpress, jeśli używało się kodu, to on wydane 5 dolarów, 4 dostawało się gratis, więc płaciło się dolara za dane zamówienie, więc myślę, że zasady będą te same. Ale nie umiem tego potwierdzić. Natomiast dzisiejszy temat, na którym chcę się skupić, to to, co ja w ostatnim czasie hurtowo zamawiałam z Ali i co mi się sprawdziło i co bym Wam poleciła, jeśli planujecie w ogóle tam dokonać jakichkolwiek zakupów. AliExpress to chiński market, powiedziałabym, gdzie możecie kupić mnóstwo fajnych rzeczy. Nie tylko chiński, ale również różne firmy też światowe wystawiają tam, ponieważ jest to platforma zrzeszająca miliony ludzi i można kupić tam dużo taniej różne rzeczy niż w klasycznych sklepach. I teraz zdania są podzielone. Wspierać chiński market, bądź też nie wspierać chińskiego marketu. Natomiast ja jestem typowym użytkownikiem i tam, gdzie mogę zapłacić taniej, a mieć podobną jakość, to idę bardziej za tym wyznaniem, niż kłócić się dotyczącą tego, czy wszystko, co tylko polskie, jest dobre, nasze, rodzime. Natomiast czasami powiem Wam szczerze, że nieraz przekonałam się o tym, że i na AliExpress można kupić fajne rzeczy, dobre jakościowo rzeczy, i nie przepłacać. Ja bardziej jestem po środku tego wszystkiego niż po prawej czy po lewej. Wolność Tomku w swoim domku i wolność wyboru na to stawiam. Słuchajcie, ostatnio takie, zaczniemy od hitu. Hitu nad hitami, jeśli chodzi o rzeczy, które Wam chcę polecić. Mowa tutaj jest o cleaning sponge'ach. Jak pamiętamy, marka Glow tylko i wyłącznie swego czasu właśnie jakby produkowała właśnie tego typu rzeczy, jak takie wielorazowe pady do zmywania makijażu. Ja sobie na próbę kupiłam kilka takich wacików, nawet nie wiem, jak to nazwać do końca. I wyobraźcie sobie, że miłość była od pierwszego wejrzenia. Nie dość, że są bardzo duże, bardzo fajnie dobywają make-up. Pytanie. Od wielu osób dostałam, czy używam samej wody, czy można ich używać z płynem micelarnym, czy z płynem dwufazowym, czy z płynem micelarnym, czy można ich używać do pienienia. Możecie ich używać na wszystkie możliwe sposoby do zmywania makijażu. Dodatkowo włókno, z jakiego są wykonane, bardzo ładnie doczyszcza rzęsy, nie uszkadzając ich. Ja jestem na tak, można je kupić bardzo niedrogo, są w różnych wersjach kolorystycznych oraz w różnych kształtach, nazywają się Clean Sponge. Kocham, uwielbiam do granic możliwości. Można je kupić również takie okrągłe, ja mam te okrągłe i zamówiłam sobie od użytkownika. Oczywiście wszystkie linki do tych rzeczy znajdziecie na dole pod tym filmem, bo na tym też polega jakby ta idea tego filmu, żeby polecić Wam użytkowników, od których ja kupuję. Ja kupuję bardzo często na AliExpress, nie boję się tego, ponieważ zawsze mam taki system, że sprawdzam, czy dany użytkownik ma dużo komentarzy, czy dużo jest recenzji danych produktów, które są kupione u niego w sklepie, czy ma dużo gwiazdek. Naprawdę patrzę, zanim zdecyduję się na zakup, od kogo kupuję i przeważnie ten system się u mnie sprawdza.
Bardzo chcę Wam polecić te właśnie wielorazowe waciki do zmywania makijażu, są one przekozackie, uwielbiam je i bardzo się cieszę, że je odkryłam. Na dole oczywiście znajdziecie linka do tych akcesoriów. Przejdźmy dalej. Bardzo często dostaję od Was zapytania odnośnie mojej biżuterii. Jeśli już mam jakieś kolczyki, to pytacie się mnie, skąd je mam, gdzie je możecie kupić. Ja od lat kupuję biżuterię na AliExpress. Dlaczego? Dlatego, że nieraz wchodząc do Zary, wchodząc do H&M-u czy do innych sklepów, patrzę na półkach z biżuterią i często przeglądam sobie i tak patrzę, kolczyki 39,90, kolczyki tego. No i któregoś razu zrobiłam sobie zdjęcie tych kolczyków i zaczęłam szukać na Ali, czy znajdę podobne. AliExpress ma też taką fajną, fajną możliwość, bo też zauważyłam, że mało osób o tym wie, że, już Wam właśnie chcę pokazać, tutaj w górnym rogu mamy taki aparat. O, coś w tym stylu. O, widzicie? Tu jestem ja, halo. I tu na dole możecie dowolne zdjęcie wrzucić i on wyszukuje po zdjęciu danej rzeczy. I ja tak zrobiłam z kolczykami. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę. O, biorę sobie ten aparat, wezmę sobie kolczyki i je sfotografuję. O, zrobiłam zdjęcie i on teraz szuka tych kolczyków. No, zobaczymy. Sorry, internet u mnie jest tragedia. Widzicie? Widzicie to? Widzicie to? No, to jest opcja kozak. Naprawdę opcja kozak i możecie w ten sposób znaleźć wszystko. Możecie sobie zeskrinować nawet ze story, jak czegoś szukacie, a ktoś mówi, że coś kupił na AliExpress. I tu macie mnóstwo użytkowników, sprzedaje te kolczyki, które Wam za chwilę też pokażę. Bo jeśli chodzi o biżuterię, to jest opcja... To jest opcja życia, naprawdę. Można wiele rzeczy w ten sposób znaleźć, więc Wam serdecznie polecam. A wracając do kolczyków, to muszę Wam powiedzieć, że za grosze, za takie kolczyki gdzieś w sklepie w Stradivariusie czy w innych sklepach, musielibyście zapłacić minimum 49, a nawet w niektórych sklepach z biżuterią takich typowych około 59 zł. Tutaj one kosztują od chyba 9 zł do 11 zł, za parę oczywiście, nie za sztukę. I powiem Wam, że każdą biżuterię praktycznie kupuję. Jeśli jest biżuteria, którą noszę na co dzień, czyli nie wiem, obrączka, czy też moje wtyki do przykuwania uszu, czy też inne takie rzeczy, które noszę na stałe i nie ściągam, to tutaj decyduję się jednak na zakup prawdziwego złota i robię to w sklepach. Na przykład ja uwielbiam Kruka, jedni wolą Apart. Ja uwielbiam Kruka pod każdym możliwym względem, więc decyduję się na bardziej oryginalną biżuterię. Ale jeśli jest to biżuteria typowo zdobiąca na chwilę do stylizacji, to po co przepłacać? Tak naprawdę. Tak samo jest z opaskami. Tą opaskę kupiłam sobie już, jeszcze trochę temu. I takie wysadzane kamieniami opaski, uwaga, w Zarze, bo Zara też jakby się specjalizuje właśnie w ostatnio w sprzedawaniu takich kamiennych opasek do włosów, bo one się zrobiły bardzo modne. W Zarze patrzyłam, kosztują 90 zł. Wow, naprawdę ogromna cena, jak za opaskę. Natomiast słuchajcie, na Ali te opaski, bo musiałam wyszukać, ręcznie robione luksusowe opaski kosztują 36 zł obecnie, więc uważam, że ceny są bardzo mocno kontrastowe. Opaski możecie kupić od 14 zł, takie zwykłe opaski, ja tutaj nawet przygotowałam sobie różne opaski tak naprawdę, żeby Wam pokazać, ale moje córki na przykład uwielbiają nosić takie opaski na włosach, takie na co dzień, i one wyglądają też bardzo fajnie, są porządnie zrobione. Te wszystkie opaski są z AliExpress, jak również ta. Te to chyba widziałam w Stradivariusie w ogóle, a też kupiłam je za grosze na Ali, związać sobie tylko włosy i też fajnie to wygląda, tak trochę w stylu boho. No powiem Wam, że ja na przykład opaski bardzo lubię, uwielbiam wręcz i polecam Wam serdecznie, bo to jest dobry wybór.
Kolejna rzecz, o którą dostaję od Was bardzo dużo zapytań, są te klamerki do podtrzymywania włosów, które często widzicie w moich filmach makijażowych, żebym sobie odsłoniła odrobinę twarz. Wszyscy mi pytają, gdzie można kupić te spineczki, gdzie je dorwałaś? I tak samo, ja zrobiłam zdjęcie tych spineczek, bo Niki Tutorials używała właśnie tych spineczek, zrobiłam zdjęcie, wycięłam sobie fragment tego zdjęcia, tej spineczki, przerzuciłam przez AliExpress i okazało się, że za 4 sztuki takich spineczek zapłacicie 3,20. To jest naprawdę też bardzo fajny patent właśnie do tego, jak często mam wyprostowane włosy, bądź też mam włosy proste i chciałabym, żeby mi się nie odgniotły od zwykłej wsówki, to jest fajny właśnie patent do tego, żeby sobie przytrzymać włosy podczas malowania, makijażu, ale też jak przychodzi do Was klientka na makijaż, która ma zrobioną fryzurę, do podczepienia pojedynczych kosmyków włosów. Rewelacja. Rzęsy na pasku, które mam od jednego dostawcy, bardzo sprawdzone za niewielkie pieniądze. Jedna sztuka rzęs kosztuje 11 zł. On się nazywa Sexy Sheep. Pamiętam, że jak zawsze jak robię live'a na Instagramie i właśnie mówię o tych rzęsach, to też powoduje to uśmiech, że tak powiem, Sexy Sheep. No tak, ale on ma bardzo ładne jakościowo te rzęsy i też linka znajdziecie na dole w opisie. Ja go też przypadkiem znalazłam, przede wszystkim jego rzęsy charakteryzują się tym, że są króciutkie. Są bardzo króciutkie i bardzo wygodne w aplikacji. Halo, moje kucyki do włosów, o które też swego czasu dostawałam masę zapytań. Kucyki to jest coś, co pojawia się też często na moim kanale, chociaż są i zwolennicy, i przeciwnicy. Jedni twierdzą, że wolą mnie w moich naturalnych włosach, natomiast no, ja jestem kobieta, która mogłaby sobie przykleić metkę pod tytułem metamorfoza. Lubię się zmieniać i lubię uniwersalność i lubię możliwości. Nie mogłabym mieć jednej i tej samej fryzury do końca życia i zawsze powtarzałam to, że podziwiam ludzi, którzy tak robią. Ponieważ ja zdecydowanie jestem osobą, która lubi eksperymentować. Może i te eksperymenty się czasem źle kończą, natomiast kucyk jest fajną alternatywą, jak wychodzimy gdzieś i chcemy te włosy sobie nam przedłużyć, bądź też wyliftingować twarz, bo jak naciągniemy odrobinę włosy, to automatycznie robi nam się taki fajny lifting twarzy. To też jest fajne. Gdzieś widziałam właśnie w jednym filmiku, ktoś brał właśnie tutaj stąd te skroniowe włosy, czekajcie, to wam pokażę. Brała dziewczyna te skroniowe włosy, to zostawiała i chcę wam właśnie coś pokazać, widzicie? O, teraz patrzcie. Ja wezmę sobie skroniowe włosy i podciągnę do tyłu, widzicie to? Widzicie to? A teraz opuszczę. A teraz... Ale to jest patent życia, słuchajcie, naprawdę. I tak się dzieje w przypadku kucyka, że jak zaczeszemy je mocno do góry, no to patrzcie, no jaki ma jest lifting na życzenie tak naprawdę. Więc polecam serdecznie od czasu do czasu. A taki kucyk możecie kupić za grosze, bo ja zaraz patrzę, takie fajniejsze kręcone włosie, które ja kupowałam, kosztuje 27,50 za jeden kucyk. To jest naprawdę opcja życia. Turbany. O nie, dostaję też bardzo dużo zapytań. Dwie wersje turbanów. Jeden jest materiałowy, który bardzo często to jest czarny. Używam, słuchajcie, do olejowania włosów, kiedy zawijam sobie właśnie folię, nakładam sobie taki turban, żeby przytrzymać ciepło. I taki turban to jest groszowa sprawa. Możecie kupić dla dzieci w ogóle też. Rewelacja! Linka znajdziecie oczywiście na dole. Jak również swego czasu kupiłam sobie... O, tutaj na lewą stronę, na prawą, tak. I ten jest już satynowy. Taki satynowy, taka satynowa czapka, właśnie też taki turban satynowy do włosów. Kosztuje 11,60. Też jest super, naprawdę spoko opcja. Możecie wtedy spać w takim turbanie i te wasze włosy są tak fajnie zabezpieczone. Ja nie lubię spać w czapkach, broń ci Panie Boże, w życiu się do tego nie przyzwyczaję. Natomiast oba te turbany używam do olejowania włosów. Zakładam je, żeby właśnie przytrzymać ciepło. Głowie. I też Wam serdecznie polecam, to jest też hit, który możecie kupić za grosze, bo różne marki typu Anven albo specjalistyczne firmy, które robią też z jedwabiu, no a jedwab jest drogi, no to wtedy takie turbany kosztują nawet 90 zł, więc przebitka wielokrotna. Jedna rzecz, którą Wam też chcę pokazać, ponieważ ja często zamawiam dla dzieciaków różne rzeczy też na AliExpress, ponieważ są one dużo tańsze. Jak szukałam takich wyjątkowych sukienek na urodziny Mai, to zamówiłam i Mai, i Oliwii sukienki.
Za jedną zapłaciłam 67 zł, bo mam tutaj ściągawkę przed sobą. Chcę Wam pokazać właśnie sukienkę, którą zamówiłam i którą uważam, to jest akurat oliwki sukienka i do tego jeszcze były opaski, takie unikorny i przyszły do tego też skrzydła. Przepiękna sukienka, naprawdę bardzo fajnie wykonana. Zachwycona jestem jakością, jeśli chodzi o za te 60 parę złotych, bo jak szukałam takich bardziej oryginalnych, pufiastych, to też ceny sięgały od 150 nawet do 300 zł za jedną sukienkę bardziej oryginalną. Na AliExpress możecie znaleźć masę sukienek, które są bardzo interesujące. Okej, okay, patrząc dalej, idąc dalej, to oczywiście klasycznie, standardowo mogę polecić Wam case'y na telefon. Szukam gdzieś oczami wyobraźni swojego telefonu, który... A, leży przede mną. Tak, brawo ja. Słuchajcie, no wszystkie case'y zawsze zamawiam z Ali, dlatego że jest po prostu tanio. Case'y można kupić po 9, po 6 zł. No, tak samo dla córki na telefon też zamawiam z Ali. No ja jestem fanką Sailor Moon, jak wiecie albo nie wiecie, to jest bajka mojego dzieciństwa. Więc tak... Przejdziemy teraz do tematu pędzli, bo o nie dostaję bardzo dużo zapytań. Swego czasu nakupowałam bardzo dużo tych pędzelków, o które dostaję bardzo dużo zapytań i są to pędzle z My Destiny. Oczywiście linka też znajdziecie na dole pod filmem. Rewelacyjne włosie i pędzle My Destiny możecie kupić za około 118-120 zł za zestaw i w tym zestawie, już Wam tutaj powiem... ile jest pędzli w zestawie, 13 sztuk pędzli, co daje nam cenę, bo ja Wam już tutaj 118 dzielone na 13, cena jednego pędzla to jest około 9 zł, więc uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra cena, bardzo zacna cena. Kolejna marka, która została mi przez Was polecona, jest to OVW. I tutaj mam dwa pędzelki z dwóch różnych zestawów z OVW i tutaj pędzelki były troszeczkę droższe. Te z brązowym trzonkiem kosztowały 131 zł, ale tutaj dostałyśmy aż 24 sztuki za te 100, więc jakby cena jest jeszcze bardziej przystępna. Natomiast te czarne z krótszym trzonkiem kosztowały 117 i dostaliśmy aż 28 sztuk. Więc słuchajcie, jakość tego włosia jest niesamowita. Pięknie one pracują, często one się pojawiają w moich filmikach. Ja je naprawdę uwielbiam. To są naprawdę zestawy warte Waszej uwagi za niewielkie pieniądze. Nie przepadam, bo wiem, że pojawią się tego pytania. Marta, co myślisz o pędzlach JazzUp? Naprawdę JazzUpy, miałam ich wiele. Bardzo szybko się niszczą i nie przepadam za jakością włosia, które już po tak 10 myciach około wyglądają po prostu strasznie, jakby miały wiele lat. Natomiast te My Destiny OVW pędzle, pomimo wielokrotnego mycia, wyglądają w dalszym ciągu tak samo. Owszem, często zdarza się, że gdzieś tam nasze skówki się rozkleją, ale to jest kwestia tego, w jaki sposób wyczyścicie pędzle, bo jeśli dopuszczacie do tego, że one się bardzo mocno moczą, no to wtedy faktycznie może Wam się rozklejać ten pędzel. Natomiast ja wychodzę z założenia, że to naprawdę fajna opcja, teraz są coraz lepsze jakościowo pędzle, które możecie kupić na internecie. Jeśli chodzi o maseczki jednorazowe, musiałam kupić bardzo dużo takich maseczek dla mojej córki do szkoły. I powiem Wam, że zaczęłam przeszukiwać właśnie AliExpress i znalazłam cudowne maseczki, 100 sztuk za 49 zł. I to były kolorowe. Natomiast można kupić dużo taniej te maseczki. Ja osobiście kupiłam maseczki jednorazowe albo wielorazowe. Można kupić wielorazowe, ja też mam i te materiałowe, i te niematerialowe. Kupiłam sobie maseczki za 34 zł i zapłaciłam 100 sztuk, takie zwykłe. I ostatnio byłam w hipermarkecie, żeby zobaczyć, ile kosztują maseczki, za 10 sztuk 29 zł. Więc strasznie dużo w hipermarketach się płaci. Polecam Wam serdecznie kupowanie maseczek jednorazowych naprawdę na AliExpress. Trochę się czeka, około 2 tygodnie na nie, ale warto jest zamówić sobie dużo taniej, dużo więcej. Polecam. Okej, czas na mój wielki koszyk moich frotek.
Ja nie żartowałam. Kiedy mówiłam wam, kiedy robiłam film o włosach, że zmieniłam totalnie podejście, jeśli chodzi o włosy i o gumki do włosów, nie tylko u mnie, ale też u moich córek. Powiem wam szczerze, że naprawdę zmieniłam na frotki. I co wiąże się z tym, że włosy nie są tak zniszczone jak od zwykłych gumek, już nie mówiąc o recepturkach, które są bardzo złe dla naszych włosów. Na normalnie takie gumki za 3 sztuki chyba w H&M-ie ostatnio patrzyłam, 29, a nawet 39,90. W Pepco z kolei 3 takie sztuki 14,90. Natomiast ja wyszukałam specjalnie sobie, słuchajcie, na AliExpress, ile ja płaciłam za te gumki. Za te satynowe płaciłam 2 zł za sztukę, natomiast za te takie trochę bardziej fancy, na przykład tutaj z takim ładnym akcentem i z takim tutaj ogonkiem, za nie płaciłam 4,30. Za zwykłe takie froty płaciłam 3,50 za sztukę. Więc uważam, że ceny są naprawdę rewelacyjne. Za takie na przykład dłuższe frotki z takimi dłuższymi trenami, które też widujecie często na moich włosach, płaciłam 6 zł. Za taką jedną frotkę z takim dłuższym trenem w H&M-ie trzeba zapłacić nawet 39 zł. Uważam, że ceny są bardzo bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o AliExpress, jeśli chodzi o frotki do włosów. Uwielbiam, kocham. I tak, i bardzo często, no już teraz ich nie kupuję, bo chciałam powiedzieć, że bardzo często je kupuję, ale nie, no już zrobiłam tak pokaźny zapas tych frotek, że na razie, póki nie pogubimy albo nie porwiemy z dziewuchami, to nie zamierzam kupować kolejnych. Co do kosmetyków, chciałam wam serdecznie też polecić markę iMagic. iMagic może być dla was znana z gąbek, które są bardzo popularne. Chyba Kitulec je wypromowała, jak się nie mylę, na YouTubie. Ja osobiście też po jej rekomendacjach spróbowałam sobie tych gąbek iMagic i one też mi bardzo podpasowały, jeśli chodzi o użytkowość. One są troszeczkę twardsze, ale jak gdy dłużej poużywacie, to one naprawdę są rewelacyjne. Chcę wam również polecić, bo marka iMagic ma w swojej ofercie, słuchajcie, kosmetyki kolorowe. Ma palety do konturowania za grosze, jak również ma przepiękne palety rozświetlaczy. W ogóle ta paleta, jak ją zobaczyłam, to też miałam tak trochę tak wieje nawet Nataszą Denoną. Jak wam powiem, zobaczcie, jakie potężne błyski. Też sobie zesłoczowałam. W ogóle nie idzie zniszczyć tego żebrowania. Można sobie maczać paluchy. Zobaczcie, jaki metal, nie? Bardzo mocno napigmentowane rzeczy. Naprawdę bardzo mocno napigmentowane rzeczy. Bardzo, bardzo mocno napigmentowane rzeczy. Przyszła do mnie też paletka z cieniami, ale tutaj jest pytanie do was tak naprawdę, czy chcecie, żebym dla was przetestowała i zrobiła film osobny właśnie o kosmetykach, może iMagic, co ja sądzę. Zobaczcie, takie paletki też kosztują niewiele pieniędzy. Mamy tutaj też bardzo dużo cieni. Są to cienie, bo jak wiadomo, warto jest sprawdzić firmę, zanim kupimy palety z cieniami, bo tam naprawdę możecie kupić różne rzeczy. Możecie kupić kosmetyki, po których będziecie grubo żałowali, że je kupiliście. Jest kilka takich marek, na które ja mam w sumie sprawdzone. To będzie iMagic, to będzie Otwo i to będzie Banxer bodajże, jeśli chodzi. I jest jeszcze Beauty Glazed. Jeśli chodzi o AliExpress, to są cztery takie firmy, które są w miarę sprawdzone, które wiem, że nie wyrządzą wam większej krzywdy i ja dużo swego czasu też testowałam tych produktów. W tym roku jakoś tak mniej po prostu tych kosmetyków z Ali się testowało, bo było bardzo dużo polskich kosmetyków i tutaj naszych rodzimych marek. No i jakoś tak nie czułam potrzeby zamawiania. Już jakby tak pierwsza ciekawość została przełamana. Bardziej w dalszym ciągu szukam akcesoriów dużo tańszych dla was, żeby coś dla was właśnie potestować, poszukać jakichś takich odpowiedników, żebyście mogli tutaj sobie na tej płaszczyźnie zaoszczędzić. No i jeśli chodzi o markę iMagic, to też wam serdecznie polecam, linka znajdziecie na dole pod tym filmem. Kochani, podsumowując, na AliExpress można odpłynąć i można naprawdę popłynąć i to grubo, jeśli chodzi o wydawanie tam pieniędzy, więc, ale co jest bardzo pocieszające, to to, że wydajemy mało, dostajemy dużo i to jest chyba fakt, który zadowala każdego. Myślę, że dlatego AliExpress odnosi aż taki wielki sukces. Ja osobiście jestem wielką fanką AliExpress i szczerze,
przynajmniej raz w miesiącu robię sobie tam zamówienie, o czym też często nie mówię, bo kurde, no ma się dużo tych rzeczy i to taki trochę durny konsumpcjonizm, bo ciągle szukam czegoś nowego, ciągle testuję różne nowości dla Was i tak naprawdę po części jest to takie moje usprawiedliwienie do wydania kolejnych pieniędzy tam, ale lubię po prostu AliExpress, bo każdy z nas ma w sobie taką januszową duszę, gdzie chcemy troszeczkę zaoszczędzić. Dobra kochani, dzisiaj już kończę, pięknie Wam dziękuję, dajcie znać, na co Wy będziecie polować na AliExpress, poczytam chętnie Wasze komentarze, życzę Wam dzisiaj miłego dnia i do następnego, trzymajcie się, hej! To do anything, the scent of skin is strong enough. Huddle a little bit closer, babe. Let's see if I can warm you up.